podatki. Jedno jest w życiu pewne. Podatki. To jest jedno, co jest w życiu pewne. Właśnie podatki! Oh fuck. A few moments later. Dobra, muszę zrobić przerwę w streamie. Patrzcie, co coś przypomniałam. Przerwa 10 minut. Zmieniamy gierkę i robimy przerwę. Warzywo. Co? Ile update'u? 30 giga? Oh shit! Dobrze, mam 200 gigabajtów wolnej przestrzeni! Like a bomb of a boss! O mój Boże! Przestaję mówić. Oj! Nie, kurde, nie! Boże! Anaki, no! Live the bitch! To szocik. To ja sama tylko zrobię haniebnego szota, nie? Już zapisałam. Pamiętajcie, drogie dzieci, jak latacie, to trzeba uważać z tymi spadochronami. Drogi czatku, razem z wami nastanie ta wiekopomna chwila, kiedy? Ta wiekopomna chwila, kiedy złapię tu ostrość i zdejmiemy. Ile to trwało? Nieważne. Zobaczmy, że nikt się nie strzela. Jezus Maria, nie robi tak. Ten moment, gdy wiesz, że żarty w twoim gamingu już się skończyły i musisz wypić potion życia. Czekajcie, pamiętajcie, że na Twitchu większość widowni to są mężczyźni. Czyli jak mężczyzna ogląda mężczyznę, to znaczy, że... Ja to ostatnio, przechadzając się po swojej dzielnicy, zauważyłam dziurę, z której kiedyś wydobył się szczur. Tak było. Szczur się wydobył z dziurki. Z podchodnika, wyobraźcie to sobie. Jezu, tak, mokre włosy! Nie wolno siadać do tego mikrofonu z mokrymi włosami, bo on dostaje wylewu! Idź, wysusz włosy, wróć do mikrofonu i zaraz będzie granko sakabini. Pogłaszcz go, bo jemu jest ciężko. No. To nie jak z kobietą, że jak mokra, to dobrze. Nie powiedziałam. A co wy robicie? Przód tył? Lata na tym, na śmigle byś tutaj. XD. XD. Już tak widziałem. XD. A szota robię z tego, kurde. Ja się nie siedzę. Kasia, chowaj się. A ja... Tu trup, tu był miniowa. Tu był... Aaaa! Człowiek! Prawie, ale must! Zabiłem ciacha, ja myślę, że jak najbardziej moglibyśmy to zrealizować, ale już właśnie ludziom zaczęłam wspominać więcej, że taki streamek byłby super do poprowadzenia, gdzie moglibyśmy się czegoś więcej dowiedzieć, mielibyśmy jakiegoś swojego przewodnika, by nam poopowiadał o tym, jak było, żeby właśnie się rozwinąć, żeby trochę nam się może klapki na oczach otworzyły, że no wiecie, my Polacy mamy bardzo silny charakter ogólnie, wszyscy mamy silny charakter, o czym świadczy jak najbardziej nasza historia, my wszyscy chcemy być wolni. I wolność, oj, zresztą popłaczyć, mnie takie rzeczy wzruszają, nie? Bo też mam tutaj taki fajny cytat Jana Stanisława Jankowskiego, Sobola, jego ksywka była. Chcieliśmy być wolni. Ja nie dam rady. Wkleję wam.
Ja tu delikatna jestem, kurde.